Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek wtorkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks S&P 500. Krótko podsumujmy wczorajszą sesję, pierwszą w tym tygodniu. Pierwsza sesja zakończyła się minimalnymi wzrostami na Wall Street. Dow Jones zyskał 0,18%. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,26%, a Nasdaq zyskał też skromne 0,35%. Niewielkie zmiany podczas wczorajszej sesji, też publikacji makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych jakichś specjalnie istotnych nie było. Dzisiaj też zresztą tych publikacji makroekonomicznych praktycznie nie mamy, tak więc ta sesja też póki co nie zapowiada się jakoś szczególnie interesująco. Na rynku kontraktów terminowych widzimy niewielkie spadki kontraktów na amerykańskie indeksy. Kontrakty terminowe na Dow Jones spadają o 0,40% przed otwarciem sesji, kontrakty na S&P 500 tracą 0,30%. No i inwestorzy już raczej tak myślami są przy tej jutrzejszej sesji, która będzie znacznie ciekawsza i zdecydowanie najważniejsza dla inwestorów w tym tygodniu. Jutro poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Tutaj raczej będzie bez zaskoczeń. No rynek w każdym razie nie zakłada, że będzie jakaś zmiana w poziomie stóp procentowych. Spodziewa się, że Fed utrzyma stopy na niezmienionym poziomie. Natomiast dużo bardziej będzie interesować inwestorów, będą interesować projekcje, zaktualizowane projekcje makroekonomiczne Fed. Zobaczymy, jak rezerwa federalna patrzy na te kolejne miesiące, na politykę pieniężną w następnych miesiącach. Jeśli chodzi o rynek, no to spodziewa się tutaj, że jeśli ta pierwsza obniżka stóp procentowych, no może pojawić się we wrześniu, rynek ocenia tak 50-50 szanse na to, że we wrześniu zobaczymy cięcia stóp procentowych. Natomiast też pod znakiem zapytania stoi to, ile łącznie będzie tych obniżek stóp w tym roku. To będzie chyba taka najciekawsza kwestia tych projekcji makroekonomicznych, czy Fed będzie prognozował dwie obniżki stóp w tym roku, czy może jednak będzie skłaniał się w kierunku już tylko jednej w związku z wciąż silnym rynkiem pracy. No i oprócz tego jutro również publikacja raportu na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych. To też będzie bardzo ważny raport, tak więc ta jutrzejsza sesja zapowiada się ciekawie i warto monitorować na bieżąco to kalendarium wydarzeń makroekonomicznych. Przejdźmy już do spółek. Pierwsza spółka Apple. Apple zdradziło więcej szczegółów na temat swojej strategii w obszarze AI podczas wczorajszej konferencji Apple Worldwide Developers Conference 2024. Znacznie ulepszony zostanie asystent głosowy Siri. Aplikacja będzie w stanie wchodzić w interakcję z wiadomościami, e-mailami, kalendarzem, zdjęciami i nawet aplikacjami od zewnętrznych dostawców. Siri będzie też mogła sama pisać maile i zmieniać ton głosu. Apple zapowiedziało również implementację modelu ChatGPT w swoich urządzeniach. Produkt OpenAI ma ułatwić systemowi operacyjnemu rozumienie obrazów i dokumentów. Apple stworzy również aplikację do generowania obrazów. Szereg nowych rozwiązań z wykorzystaniem AI został ogólnie zebrany pod nazwą Apple Intelligence i będzie dostępny na iPhone'ach 15 Pro i Pro Max oraz iPadach i Macach z chipem M1 na sam początek. Usługi AI mają być darmowe i większość z nich będzie wykorzystywać możliwości urządzenia bez konieczności łączenia się z chmurą. Zapowiedziano również nową wersję systemu operacyjnego, czyli iOS 18. Zapowiedziane usprawnienia i nowe funkcje systemu nie wzbudziły jednak większych emocji. Rekomendacje dla Apple. 39 rekomendacji kupna, 16 rekomendacji trzymaj i 5 rekomendacji sprzedaj. Kolejna spółka, czyli linie lotnicze Southwest Airlines. Fundusz aktywistyczny Elliott Management ujawnił, że posiada udziały w Southwest Airlines o wartości około 1,9 miliardów dolarów. Fundusz posiada około 11% udziałów w liniach lotniczych i planuje naciskać na zmiany kadry kierowniczej. Elliott Management chce przede wszystkim zastąpić CEO Boba Jordana i prezesa Garego Kelly'ego.
Fundusz uważa, że Southwest z najlepszych linii lotniczych w swojej kategorii stało się jedną z najwolniej rozwijających się, najwolniej progresujących linii lotniczych. Elliot apeluje o natychmiastowe rozpoczęcie procesu poszukiwania nowego dyrektora generalnego i prezesa. Fundusz twierdzi, że w okresie rządów Jordana i Kelego spółka osiągała oszałamiająco słabe wyniki. Southwest Airlines oznajmiło, że zarząd spółki ma zaufanie do obecnego CEO i wierzy w zdolności kadry kierowniczej do realizacji długoterminowej strategii, która w przyszłości przyniesie korzyści akcjonariuszom. Jednocześnie jednak spółka też deklaruje, że jest otwarta na rozmowy z inwestorami i docenia ich punkt widzenia. Akcje Southwest Airlines wzrosły wczoraj o 7%. Rekomendacje dla Southwest Airlines: 4 rekomendacje kupna, 12 rekomendacji trzymaj i 5 rekomendacji sprzedaj. I ostatnia spółka, czyli Intel. Według doniesień Intel wstrzymuje plan budowy fabryki w Izraelu, wyceniany na 25 miliardów dolarów. Spółka nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła tym informacjom. Intel oznajmił tylko, że duże projekty muszą być dostosowywane do zmieniającego się otoczenia, co sugerowałoby, że jednak coś chyba jest na rzeczy. Producent chipów zapewnił też jednak, że Izrael wciąż jest dla nich jednym z kluczowych ośrodków produkcyjnych i badawczo-rozwojowych oraz że są w pełni zaangażowani w ten region. W grudniu Izrael przyznał Intelowi grant w wysokości 3,2 miliardy dolarów na budowę tej wspomnianej fabryki. Spółka posiada już 4 ośrodki produkcyjne i rozwojowe w kraju. Zakład, ten wspomniany zakład o wartości 25 miliardów dolarów, miał zostać otwarty w 2028 roku. W Izraelu Intel zatrudnia prawie 12 tysięcy pracowników. Rekomendacje dla Intela: 12 rekomendacji kupna, 34 rekomendacje trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.